I witam w top gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 1 grudnia 2012 roku. No i widzimy, że sprawdzamy na początku Waszą czujność, bo mamy już grudzień. Czy 2012 nie był czasami 8 lat temu? Był. Dlatego mamy dzisiaj 2020. I mam nadzieję, że nie zaspaliście na ostatnią cenę Bitcoina przez ostatnie parę miesięcy, bo dzisiaj już jest tutaj. Kolejny rekord, o którym będziemy sobie rozmawiać za chwileczkę. Czy czasami na Coinbase Bitcoin nie doszedł do all time high? Chwilę później zdarzyło się coś też bardzo ciekawego, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina Ethereum i innych kryptowalut. Także zobaczymy, czy to all time high już jest pełne, czy nie. Czy już idziemy na te 21 2000 dolarów, czy nie do końca jeszcze. Przejdźmy może na. CoinGecko i zobaczmy jak się kształtują ceny, w tym momencie Bitcoin 19 024 dolary, a więc widzicie, mieliśmy spadek na niektórych giełdach w granicach 1000 dolarów, nie tylko na Bitcoinie, ale na Ethereum, za chwilę o tym będziemy rozmawiać, ale w ostatnich 24 godzinach, wow, nieźle tutaj nam e, pokazał Bitcoin cenę, zobaczcie, jeszcze spada dalej, 18 928 w tym momencie, zobaczymy gdzie... Ten spadek, ta korekta nas zawiedzie, o tym za chwileczkę. Sushi 17,3% w górę, BitTorrent 7,2%, ostatnia godzina jest tutaj już czerwona. 7% w górę, projekty, które sobie gorzej poradziły. Digibyte minus 6,8%, Dash minus 5,6%, Iota minus 5,6%. No i właśnie, jak tutaj wyglądał ten wzrost Bitcoina, mieliśmy już prawie 20 tysięcy dolarów. Na Coinbase cena osiągnęła rekord czasów. A więc cena 19 900 dolarów została ustanowiona. Chyba była jeszcze jedna giełda, która miała 19,99, $19 jeżeli pamiętam ze wczorajszego dnia która jeszcze nie przeszła tej ceny. Także to, co mówił Eric Worch, 20 tysięcy dolarów, to jest bardzo ważna i nie tylko psychologiczna bariera dla Bitcoina, ale też to, żeby po prostu już udowodnić tym wszystkim, którzy nie do końca wierzą, że osiągnęliśmy all time high na tych wszystkich giełdach, tak? czyli te 20 tysięcy dolarów, ale Coinbase osiągnął, więc według danych Coinbase Pro cena pierwszej największej kryptowaluty na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej podskoczyła o ponad 7% w ciągu 24 godzin, no i ten poziom cen przekroczył poprzedni rekord trzech czasów na Coinbase Pro wynoszący 19891, czyli to jest Coinbase Pro. Mnie tutaj interesuje też cena, jaka była na zwykłym Coinbase'ie. Czy to nie była czasami właśnie ta 19 999? Najlepiej, jakbyśmy przekroczyli właśnie te 20 000, i wtedy moglibyśmy wszyscy razem w zapartym tchem powiedzieć: Jest! No, ale wiadomo, mamy to, co mamy. Jest tutaj najwyższa cena ustalona na niektórych giełdach od wielu lat, i to jest na pewno na plus. Koń telegraf z kolei przytacza, że kontrakty terminowe na Bitcoinie osiągnęły już poziom 20 300 dolarów, i tutaj przeszliśmy na tylko kontraktach terminowych. Tuż przed spadkiem ceny Bitcoina o 1000 dolarów w 10 minut. Czyli doszliśmy praktycznie do tej bariery, prawie 20 tysięcy, tutaj kontrakty terminowe mówią o 20, 300, ale coś się wydarzyło, z Bitcoinem, bo spadł w ciągu 10 minut o tysiaka w dół. W momencie publikacji notowania kontraktów terminowych na CME, BTC na poziomie 2300 był, ale pojawił się pośród charakterystycznej zmienności, w wyniku której BTC spadł do 19 tysięcy dolarów. Widzimy jaka krecha w dół i nie tylko na BTC, bo wiemy, że do ceny BTC są przyklejone inne kryptowaluty. Zobaczmy, gdzie ja to miałem, o! Tutaj na przykład, jeżeli byliście na Ethereum, można powiedzieć, identyczna strzała w dół, jeżeli chodzi o Ethereum, no może troszeczkę mniejsza, tak? ale widzimy, że Ethereum też traci w ostatniej godzinie. Jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, są zwykle nieznacznie wyższe niż cena spod. Księgi zamówień CME, czyli tutaj zawsze będzie ciutkę wyższe i możemy sobie porównać dzięki tym danym, które nam tutaj przedstawiałem, bo w rzeczywistości CME przekroczył 20 tysięcy dolarów w grudniu 2017 roku. Wtedy nawet pojawił się na poziomie 20 700 dolarów, czyli te ceny były wyższe. W grudniu 2017 roku na kontraktach terminowych niż teraz ustanowione, 2300, yy, ale widzimy, no, że mamy ten ostateczny spadek teraz. I cały czas po głowie z tyłu gdzieś mam tego Crypto University, który mówił o tym motylu śmierci. <laughs> Oczywiście będziemy dopiero jutro mieć audycję razem z nim tutaj związaną w tym, w tym przypadku, chyba że wyjdzie. Nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj, yy, wcześniej z jakimś emergency. Yy, sprawdzę w tej chwili. Nie, nie. Ostatni odcinek był w piątek, ten, który też tłumaczyliśmy 3 dni temu, także zobaczymy. Co tutaj wyjdzie, teraz by się zgadzało to, o czym mówi, bo cena jest nieco wyższa, chociaż mówi nawet o granicach 21-22 tysięcy i dopiero wtedy ten motyl śmierci, który niektórzy się śmieją oczywiście, że to jest ważka czy w zoo jakaś nowa pozycja innego aligatora. No ale wiadomo, przynajmniej mamy chłopaka technicznego, który zna się troszeczkę więcej niż nasze wizerunki Zo z ostatniej wizyty. Oprócz tego nowa nominowana na sekretarza skarbu USA Janet Jelen poważnie ostrzega przed Bitcoinem. Dziwne. Znowu mamy All-Time High. Ktoś poważnie ostrzega przed Bitcoinem. Pamiętajmy, że to jest prezydent elect Biden. Tam się dużo dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ostatnie wybory. Może się jeszcze bardzo dużo zadziać do stycznia, także już nie będziemy wychodzić tutaj poza fason kryptowalut, ale prezydent Elekt USA, Joe Biden, potwierdził doniesienia, że mianuje słynną ekonomistkę pracy Janet Yellen na swojego sekretarza Stanu. Yellen, która była przewodniczącą Rezerwy Federalnej w USA w 2018 roku i pomagała kierować Fedem, i też oczywiście następstwa globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku też tutaj pomagała w wyjściu z tego, powiedziała wcześniej, że nie jest fanem Bitcoina, ostrzegając, że to nie jest stabilny magazyn wartości i zdaniem. Ponieważ Bitcoin ponownie znalazł się na czele globalnej świadomości, dzięki powrotowi do jego wszechczasów wysokiej ceny, zwiększona kontrola regulacyjna może być tutaj za rokiem. No, mogą straszyć, a Bitcoin może sobie nic z tego nie robić. Znamy też takie oczywiście historie ceny Bitcoina. Ja bym tylko uważał na CME, kontrakty Futures. Ostatnio tak jak było w 2017 roku, coś tam się zadziało z kontraktami i cena też zanurkowała wtedy. Miejmy nadzieję, że teraz powiedzmy, Stablecoiny bardziej podpierają tego bitcoina niż w 2017 roku. Bańka na tulipanach nigdy nie osiągnęła nowego rekordu wszechczasów po swojej bańce. I tutaj Black Folio wychodzi z taką wiadomością. No chyba możemy się tutaj zgodzić, oczywiście, jeżeli chodzi o e, jego wypowiedź, chociaż wiadomo, z drugiej strony płotu od razu stoją osoby jak Darkhouse i inne, które krytykują. Tak, tak, ale bańka tulipanów nie miała Tetera, tak jak tutaj w tym przypadku, więc no. Można jedną i drugą stronę w tym przypadku zrozumieć. Norier Rubini ostatnio uruchamia się przeciwko BTC, bitcoinowi oczywiście, czyli chodzi o to, że jego zdaniem bitcoin nie jest magazynem wartości. Znowuż tutaj atakuje w taki sposób, tylko coś nowego zauważyłem, że Norier Rubini uczepił się ostatnio tego. Tetera, jak tu ta druga strona płotu, że dzięki temu Bitcoin wzrasta w niewotyczne wzrosty. Ale też ostatnio stoi nawet po stronie, nie wiem czemu, bo nigdy nie trawiłem tego kolesia, po stronie yy, BSV, pro-BSV. Czy to są jakieś jaja? Aż się zapytałem na Twitterze, bo artykuł, który przytoczył, opowiada o historii walki o skalowalność Bitcoina z obozu BSV, czyli Coingig. Jestem ciekaw, po której stronie stanąłby teraz Warren Buffett. Złoto nie, Bitcoiny nie. A może jednak coś by mu się tutaj odmieniło? Ale Norier Rubini, jak sobie spojrzymy na jego ostatnie wypowiedzi, przynajmniej z ostatniego dnia, to albo jest teter u niego, o, teter 24/7 na dobę, manipuluje BTC, no ale z tego był znany Norier Rubini. Co jest nieznane u mnie przynajmniej, śledząc tego człowieka przez dwa lata, to jest to, że Nigdy nie było go gdzieś koło Tetera, gdzieś tam, żeby narzekał na tą stronę tylko o to, że Bitcoin się nie skaluje, albo w, takiej, w takim kontekście, a to, że koło CONG teraz daje jakieś tutaj wypowiedzi. O, zobaczcie, nawet memy dodaje, <grych> jak Teter kontroluje Bitcoina. Także to jest nowe, przynajmniej dla mnie, u Noriela Rubiniego. Dlatego będę go tutaj dalej obserwował, jak do tej pory nie za bardzo zawsze trawiłem tego człowieka, można powiedzieć, za te pesymistyczne wersje. Które, jeżeli byśmy posłuchali już od wielu lat, tak jak mieliśmy to intro ze wczoraj, czy przedwczoraj, is going to zero od tego drugiego eksperta, no to może dzisiaj nie mielibyśmy takich zwrotów z inwestycji, tak? Także zawsze warto słuchać, ale robić. Swoje. Kolejna informacja Woo Blockchain, czyli nasz Insider z Chin, który bardzo szybko przekazuje nam informację, czy chcesz wiedzieć, dlaczego chiński rząd w sprawie plus token może przejąć wszystkie miliardy dolarów w funduszach platformy. No i to jest ciekawe, bo próbuje tutaj nam wytłumaczyć, dlaczego żadnej ofierze nie zwrócono pieniędzy z inwestycji. Oto szczegółowa interpretacja chińskich prawników kryminalnych. I teraz się dowiemy. Bardzo łatwy sposób, ja o tym mówiłem już wcześniej, że najpierw dodamy informację, głównym powodem jest to, że w chińskiej praktyce. Prawnej inwestorzy, którzy uczestniczą w piramidach finansowych, są nielegalni i nie podlegają zwrotowi. Czyli, jeżeli, jeżeli by było takie prawo w Polsce, jeżeli ja chcę uczestniczyć w potem nawet wykrytej piramidzie finansowej, ja nie mogę starać się o roszczenia. Jeżeli coś było zbyt piękne niż możliwe i uczestniczyłem w tym, wkładałem swoje pieniądze, dziękuję. Do widzenia, świat się zmienia, pani genia, można powiedzieć, w tym wypadku. Więc Chiny mają takie prawo. I obiecuję, że nie będę tutaj więcej rymował, bo w tym najlepszy jest Mike Satoshi. Ale jeżeli tutaj pamiętacie to, co mówiłem o państwach komunistycznych, jak wszystko hula, jest gitara. Ale jak potrzebują kasy, wtedy właśnie uderzają. Przez 2-3 lata pozwalali ludziom zobaczcie, z prowincji inwestować w różne piramidy skamy. A dzisiaj, gdy zebrali to żniwo, wracają. Dziękuję tutaj jest konto na nasze, no mogliście nie wpłacać na takie rzeczy. Zawsze mówiliśmy, że lepiej spracować po 24 godziny 7 dni w tygodniu, niż przeznaczać swoje pieniądze na jakieś piramidy finansowe, tak? Dzisiaj to należy do nas, dziękuję. No i to pośrednio zachęciło władze lokalne w Chinach do rozprawienia się z piramidami finansowymi w celu uzupełnienia lokalnych finansów. A ostatnio te finanse nie za ciekawie wyglądają w Chinach, po tych wszystkich sankcjach, które tutaj nadchodzą, ale o tym oczywiście media nie opowiedzą, więc my może przejdźmy. Do kolejnego tematu. Mamy też debatę na Wall Street, czy bitcoin może zastąpić złoto jako magazyn wartości. Możemy przeczytać na Bloombergu, YouTube, akurat to przekazuje dalej. Czyli mamy to, co wiadomo, instytucje ostatnio inwestują, tego nie musimy już powielać. Wall Street poważnie traktuje BTC w przeciwieństwie do 2017 roku. I dlaczego? No, firma uważa, że fundusze hedgingowe powinny lokować od 1 do 10% swoich portfeli w BTC, przynajmniej tak. Myślą niektórzy inwestorzy z Wall Street. Napływ nowych posiadaczy instytucjonalnych trwa pomimo nienawnego niepowodzenia Bitcoina, kiedy spadł on ze strefy 19,200 do 16,5 tysiąca w ciągu zaledwie kilku godzin. Do tego jeszcze mamy informację niżej o byłym doradcy ekonomicznym Trumpa, który wątpi w Bitcoin. Pamiętajcie, że byli doradcy często zostali wyrzuceni przez Trumpa w ostatnim czasie, ze względu na to, że bliżej im było do demokratów niż do republikanów. No, i tutaj teraz te, ci byli są doczepiani, można powiedzieć, do Trumpa w przypadku Bitcoina. I zobaczmy, co ta osoba twierdzi. Pomimo tego, że Bitcoin jest silnym i rozwijającym się zasobem, czyli to jest Gary Cohn, były prezes Goldman Sachs, yy, i rozwijającym się zasobem, może zawieść, powiedział Cohn. Ekspert uważa, to, czego brakuje Bitcoinowi, to przejrzystość i podstawowa integralność prawdziwego rynku. Czyli integralność, przejrzystość, transparentność można powiedzieć. Tego chyba Bitcoinowi nie brakuje, o tym od razu mówił Satoshi na samym początku. Dzisiejszy system Bitcoina nie jest przejrzysty, jest więc wiele osób, które zadają sobie pytanie, dlaczego potrzebuje systemu, który nie ma ścieżki audytu. No tutaj chyba pyta o Tether bardziej niż, niż o Bitcoina, tak przynajmniej mi się wydaje, bo <grytanie> słyszymy ostatnio informację, że i nie wiem, czy nie zapomniałem o tej informacji opowiedzieć parę dni temu, nie pamiętam dosłownie, więc 29 listopada dostaliśmy wiadomość, o tym, że to nie jest za dobry dzień dla bitcoina, raczej ludzi, którzy go używali, bo myśleli, że pozostaną bezkarni. Wtedy mówiliśmy o 8 terabajtach danych, 4 miliony wideo. Jedna z największych stron pornograficznych w darknecie, na której były dzieci przejęta. Po miesiącach śledztwa odtajniają nakazy. I tutaj byśmy musieli się cofnąć do Taftaka, chociaż ZDCH dodał bardzo trafną wiadomość. To jest wspaniały dzień dla Bitcoina, bo po to właśnie jest jeden z powodów, albo to jest jeden z powodów, dla którego został stworzony. No i właśnie, i to się zastanawiam nad tym, czy my powinniśmy stanąć po stronie tych pedofilów, w tym momencie, bo niektórzy już tutaj dodawali informację, że ci, którzy używali takiego serwisu, powinni się zabezpieczać Monero, a nie Bitcoinem. To ja się pytam, co z zabezpieczeniem tych dzieci, którzy no tutaj właśnie była konferencja niedawno zrobiona przez Departament Sprawiedliwości. Nie za dużo w mediach o tym słyszeć, bo jakoś media nie przedstawiają takich informacji, gdzie dzieci mogą gdzieś tutaj być pokrzywdzone. Ostatnio taki pattern zauważyłem wzorzec. Często jest, że Wa ważne sprawy, które powinny być poruszane, nie są. Ale te, które nie powinny, najczęściej wychodzą na pierwszych gazetach yy, stron gazet, które nie mają nic wspólnego yy, z prawdziwym faktem. Dlatego ja zostawię tutaj linka. Możecie sobie zobaczyć, co ostatnio odtajnili, I tam był bitcoin używany. I teraz możemy się zgodzić lub nie. Bitcoin został tak stworzony, że ludzie padają jak muchy, jak po prostu używają bitcoina do takich złowrogich celów. Prędzej czy później. Monero, mnie tutaj akurat nie interesuje w tym przypadku, no i ta osoba była administracja Trumpa, może się mylić co do transparentności bitcoina, jeżeli mówimy o tych wszystkich zachowanych wartościach, jakie stworzył Satoshi Nakamoto jeszcze parę lat temu. Zgodzę się tylko z jednym stwierdzeniem, że to nie jest ta podstawowa integralność prawdziwego rynku w tej jego wypowiedzi, wypowiedzi, bo no, skalowalny na tyle nie jest, żeby zintegrować. Obecny system, przynajmniej jeżeli mówimy o, o BTC dzisiaj. Wyszukiwarka Google, cena bitcoinów, jeżeli wpisujemy tak po angielsku, oczywiście Bitcoin Price, właśnie w tym momencie jest to najwyższa. Statystyka albo wynik od ostatnich 18 miesięcy na, na Google Trends i tym właśnie wpisaniu. Zobaczmy, od zeszłego tygodnia Google Trends, barometr do pomiaru ogólnego lub detalicznego zainteresowania tematami zyskającymi popularność, zwrócił wartość dla 21 ogólnoświatowych zapytań. No i tutaj jednym z nich jest cena Bitcoin. To ponad dwukrotność wartości dziesiątej obserwowanej mniej więcej miesiąc temu i najwyższy poziom od czerwca 2019 roku. Czyli zaczyna coś się dziać na Google Trends przynajmniej. Ludzie chcą się dowiedzieć, jaka jest cena Bitcoina. Chyba od tego się zaczyna, tak? Kiedy detaliści albo ulica zaczyna się interesować Bitcoinem. Ktoś mi powiedział, że a, a jaka jest cena Bitcoina? I potem pewnie idą w dalszym kierunku. Zobaczymy, czy dadzą się tak samo złapać na tą wędkę, czy już są, bo wiemy, że my tutaj, którzy już jesteśmy w tym rynku trochę dłużej, mamy zupełnie inne zdanie niż ulica dzisiaj, ale czy już to nie jest ten początek ich zainteresowania. Ethereum 2.0, Beacon Chain, Uruchomione, a więc zebrano więcej niż było potrzeba. 524 tysiące Ethereum, zebrano 867. No i teraz widzimy, że Ethereum wkracza na ścieżkę przejścia. Użytkownicy będą musieli tylko czekać i oglądać, jak powiedzmy ich staking rośnie. Jednak ta zmiana z Proof of Work na Proof of Stake niezwykłą aktualizacją będzie musiała zaznaczyć wiele pól, aby ostatecznie zmienić się już w tą kompletną. Niektórzy mówią o tym, że to dopiero nastąpi pod koniec przyszłego roku. Aktywacja łańcucha Beacon lub fazy 0, która nastąpi jutro, akurat w tym artykule jest pokazana, ale wydaje mi się, że już została uruchomiona. Dajcie znać w komentarzach, bo jeszcze parę godzin temu mówił Vitalik o tym, więc nie spowoduje żadnych zmian funkcjonalności. Czyli żadna funkcjonalność nie zostaje tutaj zmieniona. Aplikacja, transakcje, inteligentne wykonanie kontraktów będą nadal prowadzone w łańcuchu proof of work, czyli tutaj się nic nie zmienia, podczas gdy uruchomienie fazy 1 rozpocznie się dopiero po zakończeniu fazy 0. Zostanie ona zakończona w przyszłym roku, mniej więcej w tym czasie. Czyli w tym samym czasie, około listopada, grudnia. Pomimo zakończenia implementacji shardingu, ekosystem Ethereum będzie nadal działał równolegle w swoim łańcuchu proof of work, podczas gdy kolejna faza 1,5 będzie poważna, ponieważ obejmuje fuzję Ethereum do Ethereum 2.0, czyli już tutaj będzie się razem dzielić. Także na razie to jest tylko fajna mytka, którą postawili kolejną na Ethereum, przejście. Ludzie zaufali, wpłacili Ethereum, no i teraz należy czekać na kolejny rozwój sytuacji w przyszłym roku. Rekordy cen Bitcoina najwyższe miesięczne zamknięcie w historii. Mamy je osiągnięte. Mówiliśmy o tym już wczoraj. No i zobaczmy, jaka była wczoraj cena na tym największym miesięcznym osiągnięciu. Zakończyła miesiąc na 19 625 dolarów, ustanawiając nowy rekord, bo na samym początku jeszcze miesiąca był po 13 737 ostatniego. No i Bitcoin właśnie zrobił największą i najwyższą miesięczną zieloną świecę. W historii też Black Folio tutaj oczywiście wyszło z tą informacją. Według CoinMarketCap Bitcoin zakończył 2017 rok z kwotą 14156, także zobaczcie dużo niższa cena. Grudzień 2017 14156. Teraz mamy jeszcze raz 19... 625, duża różnica, oczywiście. A w styczniu 2018 roku już Bitcoin zarejestrował 10 221, czyli spadaliśmy już wtedy, tak? Pod koniec miesiąca. Co stanowiło 28% spadek. My tutaj czekamy na kryptokryju i efekcie motyla, albo motylu śmierci. A tutaj mamy dwóch analityków, którzy twierdzą, że do końca roku będzie Bitcoin kosztował 25 000 dolarów. Także zobaczmy. Też taką analizę, jeżeli już stoimy na płocie, z każdej strony warto zobaczyć jak tutaj jest kolorowo w przypadku tej analizy. A więc chodzi o analityka Simona Petersa, analityk kryptowalut na platformie, zobaczmy jakiej społecznościowej, eToro. O, często też używam, jak już nie mam czasu i nie wierzę żadnej już w giełdzie, to czasami sobie przejdę na eToro i tam tymi patyczakami e, pogram. Oczywiście mogę jeszcze na zwykłej giełdzie porobić to, ale eToro jakoś nie wiem. Jedna z pierwszych, do której używam do dzisiaj. Oprócz tego jeszcze mam parę, parę sztuk czegoś tam na, na różnych giełdach, ale w razie czego EToro jest też bardzo często przeze mnie używane. No i tutaj, jeżeli chodzi o, o Crypto o Globe i tego analityka, on mówi, że wzrostowa trajektoria Bitcoina nadal ekscytuje inwestorów. Widzieliśmy dziś 66% wzrost liczby osób posiadających pozycję Bitcoin na eToro w porównaniu z ostatnim rekordem ceny kryptowaluty w grudniu 2017 roku. Chociaż ten błyskawiczny wzrost wygląda podobnie do roku 2017, istnieją pewne fundamentalne różnice, które wskazują, że Bitcoin może jeszcze wzrosnąć. Zauważa, po pierwsze, nie tylko przeciętny człowiek na ulicy kupuje Bitcoiny, Więksi inwestorzy, tacy jak fundusze emerytalne i fundusze hedgingowe, inwestują w kryptowaluty, a wielu postrzega jako zabezpieczenie przed inflacją. A po drugie, popyt nadal przewyższa podaż, a inwestorzy chcą zatrzymać swoje bitcoiny. Z tych powodów bitcoin może nadal rosnąć w tym roku. Jeśli mamy wzrost, to na kartach pojawi się 25 tysięcy dolarów przed początkiem 2021. Nastąpi sprzedaż po 20 tysięcy dolarów, co może oznaczać krótki ruch wstecz. Ale jeśli bitcoin zlekceważy ten sprzedaż, nadal będzie rosnąć, to Sylwester za 25 tysięcy dolarów jest do wzięcia. Nawet makroekonomista i analityk kryptowalut Alex Kruger, który rzadko podaje prognozy, Cena Bitcoina na Twitterze wydaje się być przekonana, że cena Bitcoina jest na dobrej drodze do osiągnięcia 25 tysięcy dolarów przed końcem tego roku. Także widzimy, że mamy dwóch analityków, 25, no i motyl śmierci, który wygra. Jak myślicie, dajcie znać w komentarzach. Firma analityczna Glassnode poinformowała o nowym wysokim szczycie, osiągniętym przez liczbę wypłat bitcoinów z giełd po tym, jak BTC osiągnął nowe all-time high w wysokości 19 800 dolarów, czyli może to dobrze nawet. Oznaczać, zobaczmy, czyli społeczność, która wycofuje BTC z giełd. Według niedawnego tweeta Glassnode ilość wypłat bitcoinowych z giełd kryptograficznych jednodniowe ENA osiągnęła rekordowy poziom w ciągu ostatnich 17 miesięcy. Co może to oznaczać? Eksperci uważają, że ta kwota wypłat może być spowodowana przez handlowców ustalających swoje zyski po tym, jak bitcoin osiągnął nowy rekord wszechczasów 30 listopada. No i poza tym wielu prawdopodobnie wycofa się, aby przechowywać swoje bitcoiny w portfelach Offline, niekoniecznie na giełdzie. Ja powinienem tutaj zrobić taki nowy wyznacznik. W momencie, kiedy mówimy pesymistycznie o Bitcoinie, to powinien się pojawić motyl śmierci po lewej stronie, a kiedy mówimy, kiedy mówimy optymistycznie, jak ta ostatnia wiadomość, którą właśnie teraz objaśniliśmy, to wtedy powinien się pojawić 25 tysięcy taki wskaźnik i wtedy nie wiem, Alex Kruger, albo ktoś jeszcze inny, idziemy w tym kierunku, to jest wiadomość na to, a z drugiej strony motyl śmierci nie, to jest wiadomość na to. Wtedy byście mieli lepsze. Wyobrażenie, o czym rozmawiamy w danej chwili. Ktoś tutaj napisał w komentarzach, że za mało rozmawiamy o Lisku, ale ja naprawdę przeglądam wszystkie, albo prawie wszystkie wiadomości, i... albo ostatnio przejął w prym Bitcoin i Ethereum i długo, długo nic i, i o niczym się nie rozmawia i all time high szczyty, y, albo też tutaj próbuję wpisać. Lisk, new update. Dajcie znać, czego mam poszukać o Lisku, żeby Wam przekazać tą wiadomość na temat Liska, co tam się dzieje, bo wchodzę i już tutaj powinienem widzieć dwie godziny temu, albo. Powiedzmy parę dni temu. A tutaj pierwsza wiadomość dwa tygodnie temu, no pięć godzin temu to nie jest dokładnie związane jeszcze z tym, ale mamy inny kurs liska z 9 lutego, wyszczelił na przykład, tak? Na Tokeneo. Także dajcie znać, gdzie szukać tego liska w takim rodzaju, skoro powinien być w najnowszych newsach, jeżeli miałbym go przekazać. Wam dalej. Jeszcze raz próbowałem wpisać coś innego, list krypto, ale tu wychodzi list wersji IOTA. A gdzie jest teraz shitcoin <grywka> z 2017 roku? Także jeszcze gorzej chyba wpisałem. Także dajcie znać, gdzie szukać tych wiadomości o w tych kryptowalutach, które byście chcieli oczywiście widzieć, najczęściej w komentarzach, dajcie znać, tak jak ta osoba, a gdzie jest mój LISK i dlaczego o niczym nie mówimy, co się tam działo ostatnio. No i na koniec, skoro mamy 1 grudnia, warto sobie zrobić tutaj już to, co się działo w ostatnim miesiącu, jeżeli chodzi na przykład o DeFi token, na których można było zarobić, czyli sprawozdanie z listopada, Sushi 159%, Awe 156%. WiFi 150%, potem mamy Uni 66%. Reszcie sobie spałzujcie jeszcze zobaczmy, co tutaj nam podali, a więc prywatne krypto, na których mogliśmy zarobić najwięcej w listopadzie. Zen 167%, Verge 88%, Loki 62%, Dash 61%. Resztę też sobie tutaj spójrzcie. Monero tylko 3%. No Nie wiem, czy to informacje, te, o których mówiliśmy, spowodowały to, że czyli nagle, że nie wiemy, czy to dokładnie jest prywatny, czy anonimowy, bo. Bo pracują nad nim, rozpracowują go w Stanach Zjednoczonych. Czy to zdecydowało, że mieliśmy tylko taki mały wzrost, czy tylko poprzednie wzrosty negowały po prostu ten ostatni miesiąc? I dlatego mamy tylko 3% na Monero, ale na innych można było zarobić. No i oprócz tego jeszcze mamy jedno zestawienie od nich, a więc o, zobaczcie, przesunęło się na to Ethereum, chyba specjalnie to zrobili. Dobra, November jeszcze mamy giełdy scentralizowane, jakich tokeny sobie radziły, czyli FTT. 26% w górę, OKB 23, czyli po tym otwarciu OKEXA BNB 10% w górę, Leo 6%, i potem te sobie nie radziły za świetnie. Czyli Kukoń minus 4%, KRO minus 17%, e, BitMEX tak samo minus 15%. Ok, mamy to, żeby za długo nie było. Pojawimy się jeszcze raz po północy. Miejmy nadzieję, że Bitcoin będzie w granicach 19 tysięcy. Nie będzie to efekt Motyla, a bardziej te, ten efekt Alexa Krugera. <laughs> Nawet tak jak z jakiegoś horroru to brzmi efekt Alexa Krugera. Ok, i tylko dlatego, że musiałem usunąć ostatnią audycję ze względu na jakieś syczenie audio, ale nic się nie dzieje, bez przyczyny dodaję ją lada chwila. W międzyczasie, co się jeszcze zmieniło, to był dodruk Tetera. Także 200 milionów dolarów w teterze zostało dodrukowane, bo widzimy, że mamy no, ciekawe spadki w tym momencie po odrzuceniu 20 tysięcy dolarów. Kee którym za analitykiem, który tutaj zauważa, że wieloryby wpłacają BTC, górnicy sprzedają w tych samych granicach BTC. Jeżeli mamy 20 tysięcy dolarów, zostały one odrzucone i ogromne wycofanie w tym momencie 19 900 do 18 tysięcy dolarów właśnie w tym momencie. I zobaczymy, czy te 200 milionów dolarów. Które zostało dodrukowane zapobiegnie kolejnym spadkom, czy po prostu będziemy spadać do 16,5-17 tysięcy, które też jest oczywiście możliwe. Także tutaj należy to obserwować cały czas, a my czekamy na efekt motyla, czy efekt krugera. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.